Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o potępieniach współczesnych błędów wypowiadanych przez papieży jeszcze w wieku XIX i na początku XX wieku, których już dzisiaj papieże z całą pewnością by nie powtórzyli. Zapraszam. W jednym z moich materiałów wspomniałem o sylabusie błędów papieża Piusa IX. Wzbudziło to pewne zainteresowanie, pojawiło się trochę pytań, co z poszczególnymi wypowiedziami sylabusa, jak je rozumieć. Stąd ta myśl, żeby przyjrzeć się temu dokumentowi trochę dokładniej. Dokument jest z roku 1864. Czy to dawno, czy to niedawno? Z jednej strony jest to dawno, no bo w końcu minęło grubo ponad 100 lat, 150, ponad 150 już lat. Z drugiej strony w kontekście historii Kościoła, ale też historii idei, to wcale nie jest dużo. To znaczy wiek XIX, druga połowa XIX wieku, to jest już czas współczesny, jeśli chodzi o idee, które w nim się kotłują, to znaczy jest to już czas, który jest czasem porewolucyjnym, w którym Kościół mierzy się z rewolucyjnymi ideami. Papież Pius IX jako dodatek do swojej encykliki Quanta Cura wydaje właśnie Syllabus Errorum, czyli zbiór, spis błędów. Chodzi oczywiście o współczesne Piusowi IX błędy, czyli te rewolucyjne idee, z którymi Kościół się konfrontuje, z których wybiera te, które uważa za szczególnie niebezpieczne i podkreśla, że każdy katolik musi się strzec tychże właśnie idei. Tak powstaje Syllabus Errorum. Dlaczego, gdy my go dzisiaj czytamy, to mamy wrażenie, że czytamy prawie że jakąś encyklikę papieską współczesną, gdzie nie jest mowa o potępionych tezach, tylko o tezach współcześnie głoszonych. To jest rzecz, która moim zdaniem wymaga wyjaśnienia. Przeczytam teraz krótki fragment. Właśnie przypominam, mówimy o tezach potępionych przez papieża w tymże dokumencie. To jest paragraf trzeci, który cytowałem również we wspomnianym już wcześniej materiale. Każdy człowiek ma prawo przyjąć i wyznawać taką religię, jaką uwiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą. Najpierw przeczytam kilka tych punktów, a później będę je komentował. Ludzie, praktykując jakąkolwiek religię, mogą odnaleźć drogę wiecznego zbawienia i je osiągnąć. Przynajmniej należy żywić nadzieję na wieczne zbawienie tych wszystkich, którzy w żaden sposób nie należą do prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Protestantyzm nie jest niczym innym, jak tylko odmienną formą tej samej prawdziwej religii chrześcijańskiej i wyznając jego zasady, można tak samo podobać się Bogu, jak należąc do Kościoła katolickiego. Jak wspomniałem, przeciętny katolik, jeśli mu się pokaże te teksty i powie, że to jest najnowszy dokument na przykład papieża Franciszka albo dokument konferencji Episkopatu Niemiec na przykład, to przeciętny katolik i powie się, że to nie są tezy potępione oczywiście, tylko powie, że to jest właśnie taki dokument, który zbiera prawdy współczesne, obecnie ważne prawdy wiary, to podejrzewam, że większość katolików by przyjęła te tezy i stwierdziła, no tak, no właśnie tak musi być. Jeśli kogoś interesuje, to może przeprowadzić taki eksperyment i na swoich zwykłych znajomych katolikach może próbować to przetestować. Jak uważa, czy to jest dokument kościelny zawierający właśnie wyjaśnienia, jaka jest katolicka wiara, czy dokument kościelny potępiający jakieś tezy? Jak wspomniałem, ja jestem przekonany, że większość odpowie, jeśli zrobi się to roztropnie, nie uprzedzając zbyt wcześnie wyników, myślę, że większość odpowie, że no tak, no przecież tak właśnie jest. W materiale Bezbożna wolność porównywałem to do soborowej deklaracji Dignitatis Humanae. A więc odsyłam, jeśli kogoś interesuje, porównanie pomiędzy sylabusem a tekstami Soboru Watykańskiego II, to odsyłam do tego materiału. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić, jak należy te zdania, które przed chwilą zacytowałem, rozumieć.
Każdy człowiek ma prawo przyjąć i wyznawać taką religię, jaką uwiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą. Ten fragment spotkał się z dosyć dużą ilością komentarzy właśnie pod poprzednim materiałem. Jak to? To znaczy, że człowiek nie ma prawa przyjmować tej religii, która uznał za prawdziwą? To znaczy, że co? To znaczy, że ma nie przyjmować tej religii, którą uznał za prawdziwą? Jak to należy rozumieć? Otóż przede wszystkim musimy rozumieć, co zostaje tutaj powiedziane. Otóż jest tutaj mowa o tym najwyższym prawie, o tym najwyższym prawie moralnym, o prawie Bożym. Chodzi o to, że obiektywnie rzecz biorąc, człowiek nie ma prawa od tak po prostu podążyć za błędem, nawet jak uzna go za prawdę. Jak wspomniałem w tamtym materiale, człowiek może być subiektywnie usprawiedliwiony, jeśli przez jakiś czas podąża za błędem, bo nie jest w stanie dojść do prawdy. Może go to subiektywnie usprawiedliwić, ale ten człowiek obiektywnie rzecz biorąc nie ma takiego wewnętrznego prawa, aby podążać za błędem. Każdy człowiek ma ścisły obowiązek szukania prawdy. Stąd wynika, że nie mamy głębokiego wewnętrznego prawa wynikającego z samej naszej godności, jak to mówi Dignitatis jest chowane, do tego, żeby za błędem podążyć. A więc to zdanie nie oznacza, że człowiek nie może podążać za swoim rozumem, gdy rozpoznaje coś jako prawdziwe, tylko oznacza, że człowiek ma ścisły obowiązek podążyć za tym, co jest prawdziwe. Że człowiek ma ścisły obowiązek poddać się pod prawdę, a nie po prostu pójść za tym, co on uznał za prawdziwe. To, że coś uznał za prawdziwe, może go usprawiedliwić, jeśli to nie była prawda. Może go usprawiedliwić w konkretnej sytuacji, przez jakiś czas nie rozpoznał prawdy. Tak, może go uwolnić od subiektywnej winy moralnej, co nie zmienia faktu, że podążył za błędem i że ma ścisły obowiązek ten błąd porzucić. Ma ścisły obowiązek szukać prawdy i gdy rozpozna, jak tylko rozpozna, że to jest błąd, to ma ścisły obowiązek ten błąd porzucić i za prawdą podążyć. A więc jeśli chcielibyśmy krótko zinterpretować to zdanie, każdy człowiek ma prawo przyjąć i wyznawać taką religię, jaką uwiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą, to zdanie jest potępione. Jeśli chcielibyśmy je wyrazić w sposób pozytywny, należałoby powiedzieć, każdy człowiek ma ścisły obowiązek uznać religię prawdziwą za prawdziwą. Dlatego nie ma prawa ścisłego tak po prostu przyjąć jakąkolwiek religię za prawdziwą, bo tak mu się wydaje. Może się zdarzyć, że ulegnie jakiemuś błędowi i może nie ma w tym jego winy, natomiast nie ma wewnętrznego prawa, żeby podążyć za jakąkolwiek religią, bo ma bezpośredni obowiązek szukać tej prawdziwej i znaleźć tą prawdziwą. I znowu, może się zdarzyć, że błąd usprawiedliwi go od winy, ale nie oznacza to, że on ma prawo tak po prostu uznać tą, jaką uzna za prawdziwą, jeśli jest ona błędna. Ma ścisły obowiązek tej prawdziwej szukać. Przeczytajmy kolejny potępiony punkt z sylabusa. Ludzie praktykując jakąkolwiek religię mogą odnaleźć drogę wiecznego zbawienia i je osiągnąć. Oczywiście nie chodzi o to, że człowiek będąc w błędzie dochodzi do prawdy, tylko zdanie potępione mówi tutaj, że człowiek właśnie podążając za jakąkolwiek religię zbawi się przez to, że za tą religią podąża. To zdanie jest potępione. Człowiek może się zbawić, będąc w błędzie, jeśli jego błąd faktycznie jest usprawiedliwieniem, jeśli jest usprawiedliwiony, to znaczy jeśli jest niepokonany, nie do pokonania w jego konkretnej, subiektywnej sytuacji. A więc jeśli człowiek zbawi się, nie znając religii chrystusowej, to zbawi się pomimo swoich fałszywych wyznań, a nie dzięki nim. Jeśli się zbawi, to dlatego, że Pan nasz Jezus Chrystus obdarzył go łaską, dlatego, że on szczerze prawdę szukał, był gotów poddać się pod Boże przykazania i starał się żyć tak dobrze, jak potrafił, zgodnie z tym, co udało mu się rozpoznać jako to, co jest dobre. Pan nasz Jezus Chrystus może obdarzyć go łaską, ale nigdy nie poprzez fałszywą religię, nigdy nie poprzez błąd, który ostatecznie od Pana Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, oddala. Odsyłam zainteresowanych do mojego materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie. Czytam kolejny punkt, potępiony oczywiście, z sylabusa. Przynajmniej należy żywić nadzieję na wieczne zbawienie tych wszystkich, którzy w żaden sposób nie należą do prawdziwego Kościoła Chrystusowego.
To zdanie bywa różnie tłumaczone. Czasami dodają tam tłumacze, jakoby trzeba było żywić uzasadnioną nadzieję. Przynajmniej należy żywić uzasadnioną nadzieję na wieczne zbawienie tych wszystkich, którzy do Kościoła nie należą. Natomiast w tekście łacińskim tego nie ma. Przytoczę go tutaj. Saltem bene sperandum est de aeterna illorum omnium salute, qui in vera Christi Ecclesia ne quaquam versantur. A więc w dosłownym tłumaczeniu przynajmniej należy być dobrej nadziei, mieć dobrą nadzieję, jeśli chodzi o zbawienie tych, którzy są poza Kościołem katolickim. Czy to znaczy, że nie mamy mieć nadziei na to, że ludzie dostąpią zbawienia? Czy to znaczy, że mamy twierdzić, że oni wszyscy na pewno pójdą do piekła? Nie. Oczywiście pamiętamy o tym, że Pan Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Jak należy to zdanie rozumieć? Ano należy je rozumieć w ten sposób, że Pan Bóg jest gotów każdemu człowiekowi jego grzechy przebaczyć, jest gotów go łaską uświęcającą obdarzyć, jeśli ten tylko będzie gotów skorzystać z tych środków, które Pan Bóg ustanowił. W tym sensie Pan Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka i w tym sensie również my powinniśmy pragnąć zbawienia każdego człowieka. Czyli powinniśmy pragnąć, skłonić każdego człowieka do tego, żeby skorzystał ze środków, które nam Pan Bóg pozostawił po to, abyśmy my mogli dostąpić zbawienia. Dlatego Kościół katolicki prowadzi misję, dlatego nawołuje do nawrócenia, do porzucenia swoich grzechów i błędów, a przynajmniej nawoływał za czasów, kiedy naprawdę kierował się katolicką wiarą, a nie współczesnymi, modernistycznymi mrzonkami. A więc tak, jak najbardziej każdy człowiek powinien pragnąć, aby wszyscy dostąpili zbawienia, tak samo jak pragnie tego Pan Bóg, w sensie powinien pragnąć, aby oni skorzystali z tych środków. Natomiast to, co zostaje tutaj potępione, to twierdzenie, że należy ufać, że ludzie czy korzystają, czy nie korzystają, czy są w Kościele, czy są poza Kościołem, to i tak zbawieni zostają. Nie. I taka ufność jest mordercza, bo taka ufność zabija ducha misyjnego. Jeśli my wychodzimy z założenia, że nieważne, czy człowiek ma prawdę, czy nie ma prawdy, nieważne, jak żyje, czy przykazania Boże wypełnia, czy nie wypełnia, i tak mamy nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Z takim nastawieniem człowiek nie będzie miał zapału do tego, żeby pracować nad nawróceniem ludzi. To nastawienie jest śmiercią dla misji. Na to zwracał uwagę też nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre. On mówił, że ekumenizm, wolność religijna, że to jest śmierć misji. I słusznie, nie przez przypadek misje w Afryce po Soborze Watykańskim II praktycznie umarły, to znaczy rozwijają się wciąż liczbowo, dlatego że tam jest wciąż duży przyrost naturalny i po prostu chrześcijanie mają tam, katolicy mają tam jeszcze dużo dzieci. Natomiast ten impet misjonarski, czyli nawracanie pogan, to po Soborze Watykańskim II zdecydowanie nie tylko osłabło, ale wręcz umarło. Obecnie misjonarze w Afryce skupiają się raczej na pracy socjalnej niż na nawracaniu, na prowadzeniu dusz do Pana naszego Jezusa Chrystusa. O tym być może kiedyś nagram inny materiał, bo to też jest bardzo ciekawy moim zdaniem temat, ale to już nie na dzisiaj. Ostatni już punkt z sylabusa na dzisiaj. Protestantyzm nie jest niczym innym, jak tylko odmienną formą tej samej prawdziwej religii chrześcijańskiej i wyznając jego zasady, można tak samo podobać się Bogu, jak należąc do Kościoła katolickiego. Moim zdaniem właśnie to zdanie jest najlepszym, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem postawy arcybiskupa Rysia. To znaczy to potępione zdanie moim zdaniem najlepiej oddaje jego ducha. Skąd ten wniosek? No jeśli on nie ma problemu z tym, żeby głosić rekolekcje dla rodzin razem z protestantami, jeśli on nie widzi żadnego problemu w tym, że protestancki w cudzysłowie biskup wyjaśnia w jego katedrze, na czym polega synodalność w kościele, no to moim zdaniem właśnie dlatego, że uważa, że protestantyzm jest tak naprawdę częścią prawdziwego Kościoła Chrystusowego i że jak najbardziej można za jego pomocą dostąpić zbawienia. Przypominam, tutaj to zdanie jest potępione. Dlaczego? Ano dlatego, że protestantyzm po prostu odszedł jako całość od nauki apostołów, od treści Bożego objawienia. I pomimo tego, że wciąż zawiera znaczną ilość
katolickich dogmatów, czyli po prostu prawd wiary przekazanych nam w objawieniu, to negując i atakując część tych dogmatów, które przekazał nam Pan nasz Jezus Chrystus, w ten sposób nie stanowią oni jako organizacja drogi, która prowadzi do zbawienia. Bowiem świadomie i dobrowolnie wykluczają część tej prawdy, którą Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał. I jeśli by w ten sposób arcybiskup Ryś patrzył na protestantów, no to jak miałby być skłonny do tego, żeby pozwalać nauczać takiemu w cudzysłowie biskupowi w jego katedrze? To nie jest tylko jakieś podzielenie się swoimi doświadczeniami. Ten człowiek występuje tam jako nauczyciel. Mówi, że Kościół powszechny, cały Kościół to wierzy, tak i tak, jedynym źródłem objawienia dla Kościoła powszechnego, mówi tam tenże mężczyzna, mówi, że jedynym źródłem objawienia jest Pismo Święte. Czyli głosi tam z kazalnicy swoje herezje. Moim zdaniem jedynym sensownym wytłumaczeniem, tym najbardziej prawdopodobnym, powiedzmy w ten sposób, jest właśnie to, że arcybiskup Ryś ma tą postawę, która tutaj zostaje potępiona, czyli uważa, że protestantyzm tak naprawdę jest częścią Kościoła powszechnego, jest drogą, która prowadzi do zbawienia. To zdanie zostało tutaj potępione z tych powodów, które przed chwilą wymieniłem, czyli protestantyzm odrzuca część objawienia i naucza, atakując te części objawienia, które z jakiegoś powodu im akurat wydają się niewłaściwe, wydają się, że nie są one tam tak naprawdę zawarte, tylko trzeba to inaczej czytać. W ten sposób stanowią oni zagrożenie dla wiary, a nie drogę do zbawienia. Jeśli ktoś się zbawi, będąc protestantem, to pomimo tego, to dlatego, że protestantyzm nie zdołał go przed tym powstrzymać, chociaż jako idea, jako instytucja próbował tak naprawdę, a nie dlatego, że ten protestantyzm jest środkiem, który do zbawienia prowadzi. Ci z moich widzów, którzy nie są przekonani, że jest tak, jak mówię, to znaczy ci, którzy uważają, że no wprawdzie Kościół kiedyś tak nauczał, ale teraz nauka poszła do przodu, no to błagam, zastanówcie się, jak to możliwe, że to, co wcześniej było uroczyście potępione w papieskich dokumentach, teraz nagle staje się jakby podstawą w ogóle działania katolickiej hierarchii. Jak to możliwe, że w praktyce to, co było tam potępione, teraz zostało potraktowane jako praktycznie katolicka prawda? Tego naprawdę nie da się wyjaśnić organicznym rozwojem. Jeśli Kościół najpierw mówi, protestantyzm to droga do potępienia, jeśli ktoś tam się zbawi, to pomimo tego, że jest protestantem, a później nagle ludzie Kościoła zaczynają mówić, nie, nie, to są nasi bracia w wierze i pozwólmy im uczyć u nas na kazalnicach i oni tak naprawdę mają ziarna prawdy, a więc ich wiara również do zbawienia prowadzi. Jeśli mamy tak dużą różnicę, to nie można powiedzieć, że to jest organiczny rozwój. Trzeba powiedzieć, że doszło tutaj do pewnego zerwania tradycji doktrynalnej Kościoła. Nie tylko tradycji w sensie zwyczajów, tylko przekazu doktrynalnego Kościoła. I my opowiadamy się za tym tradycyjnym przekazem doktrynalnym, bo Kościół Święty tak nauczał przez blisko 2000 lat. Bo tak nauczali wszyscy ci wielcy święci, bo tak nauczało magisterium Kościoła przez te 20 wieków. Natomiast wobec tej nowej nauki jesteśmy wysoce nieufni, bowiem przypomina nam ona bardzo wyraźnie herezję potępioną na początku wieku XX, herezję modernizmu, herezję, o której papieże mówili, że ona chce wejść do Kościoła od spodu, zmienić wiarę Kościoła w ten sposób, że zatruje swoimi tezami kapłanów, którzy później staną się biskupami, rektorami seminariów i tak dalej, i tak dalej. Takie jest nasze, czyli Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, wyjaśnienie tego, dlaczego mamy do czynienia z takim rozjazdem, jeśli chodzi o teologię przedsoborową i posoborową. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że praktycznie każdy katolik musi wybrać, za którą teologią będzie podążał. Czy za tym, co Kościół nauczał zawsze i wszędzie, czy za tym, czego nauczają współcześni papieże wraz
ze współczesnymi pasterzami w stylu arcybiskupa Rysia, ojca Szustaka i im podobnymi. Żeby było jasne, wymieniłem akurat tych dwóch, arcybiskupa Rysia i ojca Szustaka. Akurat w ich przypadku jestem przekonany, no to jest oczywiście, no, mogę być omylny, ale jestem osobiście przekonany, że oni w tym wszystkim są akurat szczerzy, to znaczy, że im faktycznie zależy na dobru Kościoła i starają się je osiągnąć środkami, które są tragiczne, które prowadzą Kościół do upadku. Jest w tym sensie, jest w tym coś strasznego, że to właśnie oni prowadzą, znaczy ludzie ich pokroju, prowadzą tą rewolucję modernistyczną w Kościele. Ludzie, którzy najprawdopodobniej, moim zdaniem, wcale nie są, nie mają złej woli, tylko chcą napędzić życie Kościoła środkami, które tak naprawdę go zabijają. I w tym sensie to jest tragiczne, że ci cynicy i cwaniacy w Kościele, którzy tylko dbają o jakieś tam swoje doczesne interesy albo w ogóle bezbożne, grzeszne interesy, że ci, oni się gdzieś tam trzymają z tyłu i dbają właśnie o te rzeczy, dlatego nie rzucają się w oczy, a ci, którzy chcieliby dobrze, to są właśnie ci, którzy wychodzą i głoszą te nowe nauki, próbują tym napędzić życie Kościoła, wkładają w to mnóstwo zapału i oni jakby właśnie prezentują się jako ci wielcy, znaczy prezentują się jako wielcy moderniści, w sensie oni oczywiście tak się nie widzą, ale tak to w praktyce wychodzi, bo to oni wychodzą z tymi nowymi ideami, bo oni chcą to życie Kościoła napędzić i w tym sensie rozumiemy ten tragizm tej sytuacji, że ci, którzy mają złą wolę, to oni sobie tam siedzą cicho i czasami mogą wyglądać nawet na bardziej konserwatywnych, a ci, którzy faktycznie mają zapał, chcą dobrze, to oni bardzo często temu Kościołowi bardzo zaszkodzą, bo stosują środki, które im przekazano w seminarium, a które przekazano im w seminarium, dlatego że wcześniej tam wciekły modernistyczne idee. I to jest cały ten tragizm współczesnej sytuacji. Będę jeszcze o tym mówił, gdy będę omawiał bardzo ciekawą książkę, którą właśnie czytam, którą też bardzo polecam. Będą jeszcze o niej materiały, mianowicie 100 lat modernizmu księdza Bourmont. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.